Kolejna wersja 1.0.5. Dzisiaj sobie spróbujemy ją przejść. Przechodziliśmy ją już na zwykłym trybie, a dzisiaj sobie przejdziemy na Darker Mode. Oczywiście tutaj już czytaliśmy to. Tak poniżej 5 minut da się to przejść. To taki speed. Trzeba przeszukać wszystkie szafki. Tak, jest ciemno. Bardzo ciemno. Ja sobie zawsze muszę gdzieś za sensitivity zmieniać, bo jak mamy aktualizację, to czasami się to baguje. Właściwie już się zbagowało. A mamy master key. Ja nie wiem, co się dzieje dzisiaj. Oczywiście babcia nas zauważyła. To było bardzo mądre posunięcie babci z twojej strony, że nas zauważyłaś. Gdzie tu? Tu będzie ten padlock key. Dobra, idzie. Nie jest taka szybka. Ona już jest bardzo blisko mnie i nie chcę dostać w główkę. Jeszcze aktualizacja programowania. Mi wyskoczyło. Idziemy po padlock key. No to rzeczywiście tu idzie. Idziesz tu, dobra, idzie. Wiecie co, bo w tej wersji mi się bardzo laguje sterowanie. Ona czasami może mnie zabić. I nie potrzebuję w tym momencie klucza, ponieważ jeśli dobrze wiem, to tu potrzebne będą nam. Nie ma jej, dobra. Nie wiem, jak to działa. Wiecie co, bo jest ciemno i nie widać jej dobrze. Poczekajcie, bo już tu było dobrze. O. Przetnij to. My sobie ją tutaj wyminiemy pięknie. Ona oczywiście tak idzie, jakby. Nagle się pojawiła kutka, widzieliście, zespiła mi się przed ryjem. Więc my sobie ją wyminiemy tutaj. Dwa okrążonka wokół słońca. Idziesz tu? Dobra, idzie. Zrobimy dwa okrążonka. Nie. No już tu idzie. Nie wiem, jaki ona ma zasięg ogólnie w tej wersji. Nie chcę tego testować. Dlatego wychodzę. No, to był speedrun. To akurat mi zajęło poniżej 5 minut. Bo ta wersja jest krótka i się da speedrunować. Więc to było na tyle. Następna wersja będzie 1.1 i na wszystkich trybach zagramy. Więc to było na tyle. Trzymajcie się, elo!